Subskrybuj i leci high five. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Head i nadaję prosto z Szanghaju, a dzisiaj mam ze sobą specjalnego gościa, który z kolei nie jest z Szanghaju, ale jest daleko, daleko w Polsce. Jak to działa w ogóle? Kogo mam po drugiej stronie? Kogo masz po drugiej stronie? Wiesz co, ja Floral Packs, tak mówią na mnie. Tak mówią na ciebie, tak mówią na ciebie. Tak słyszałem pewne rzeczy na Polsce krążyły i też słyszałem, że właśnie tak na ciebie mówią. Ale słuchaj, jak już jesteśmy tutaj razem, chciałbym tak na dzień dobry zaatakować cię pewnym pytaniem. Mianowicie, wspominałeś podczas jednego wywiadu, że ze swoim ziomkiem Flexem, jak byłeś w szkole, to mieliście, powiedzmy, taki swój rytuał, że raz na jakiś czas wybieraliście się nie na szluga, nie na papierosa do ubikacji, tylko wybieraliście się tam, by porapować. I powiedz, jak to wyglądało ze strony grona nauczycielskiego? Czy oni to tolerowali, czy na przykład mieliście co jakiś czas wjazdy i ludzie ci mówili, że no panowie, no, przestańcie tutaj rapować w tym momencie, co to się dzieje? Wiesz co, nawet nie, bo przeważnie nie robiliśmy nawet tego na przerwie, tylko to było bardziej w czasie lekcji, że wiesz, pisaliśmy, dobra, to na tej lekcji wychodzimy, przewiniemy sobie teksty czy coś, nie? I po prostu wychodziliśmy jakby we dwójkę. Też nie chcieliśmy, żebyśmy mieli jakieś tam słuchaczy, nie, bo wiesz, o, teksty top secret, nie, żeby nie wyszło to czasem poza nasze grono. Jakby zbijaliśmy się tam, wiesz, nie robiliśmy nic złego tak naprawdę, więc nauczyciele nie mieli do nas problemu. No, bardziej przejmowali się ludźmi, którzy wychodzili tam na papierosa, którymi potem sam się stałem, jednym z tych ludzi. Ale mogłeś też połączyć to z rapowaniem, więc wiesz, mogłeś robić dwie rzeczy naraz. Ale jakby... Sama aktywność, że tak powiem, rapowania nie robiła żadnego problemu dla nauczycieli i myślę, że nawet o tym nie wiedzieli, że tam powstawały pierwsze teksty. Ale nie zastanawiałeś się, co się działo, jeżeli ty na przykład mówiłeś, no to czy ja mógłbym teraz pójść do ubikacji, po czym znikałeś na 10 minut, żeby sobie nawinąć zwroteczki ze swoim ziomkiem? No to wiesz, wracało się i no przepraszam, że tak długo źle się poczułem czy coś, albo od razu się mówiło, przepraszam, źle się czuję, czy mogę wejść do toalety, nie? I tak codziennie. A ja tego słucham jako nauczyciel i jestem przerażony. Uwaga, lubię dzienniczku. Ale trzymając... Nie, już nie możesz, już skończyłem szkołę. już nie mogę. Spóźniona uwaga by poleciała do dzienniczka. Ale słuchaj, trzymając się tej tematyki szkoły, i to mnie w sumie bardzo ciekawi, bo wspominasz, że angielski jest swoim drugim językiem i że uczyłeś się od przedszkola języka angielskiego, ale jakby jak to wyglądało? Bo ja sobie to tak wyobrażam, wiesz, cofając się w czasie w ogóle, o Boże, kiedy to było i jak wyglądał język angielski w moim przedszkolu, gdzie ewentualnie była jakaś tam rytmika i ktoś tam śpiewał I'm a little teapot, short and stout, ale wiesz, jak to u ciebie wyglądało, no bo to dosyć duży przeskok z bycia, wiesz, w przedszkolu, po czym do dobicia do levelu, który jest na poziomie takim naprawdę dobrym, tak, nie żebyś tutaj, wiesz, jakoś poleciał teraz nie wiadomo gdzie, ale no, naprawdę dobrze wypada ten angielski. No po pierwsze dzięki, a po drugie jakby to jest zasługa tak naprawdę moich rodziców, że teraz mam w miarę biegły ten angielski, bo to było przedszkole, które tak naprawdę otwierało się jako taka pierwsze przedszkole dwujęzyczne u nas w mieście, gdzie normalnie pracowali native speakerzy i myśmy mieli tam jakby zajęcia zarazem po polsku, jak i po angielsku. To było takie, wiesz, bardzo nowoczesna formuła. I tak eksperymentalnie mnie tam zapisali, bo ja byłem w jednym przedszkolu, ale zupełnie się tam nie odnajdywałem i jakby zapisali mnie właśnie do tego przedszkola anglojęzycznego i potem przez całą podstawówkę kontynuowałem naukę dodatkową poprzez lekcje dodatkowe właśnie w tej szkole, która otworzyła to przedszkole i to się ciągnęło tak naprawdę do liceum, chyba drugiej liceum, uczęszczałem tam i zdając CAE zakończyłem jakby już takie uczęszczanie, nie? Ale to rozumiem, że to był ten system IB, tak? Jak już byłeś w liceum, to się wiązało z IB, że oficjalnie zdawałeś taką międzynarodową maturę? Jak to wyglądało? Nie zdawałem międzynarodowej matury, bo jakby to były dodatkowe lekcje. Ja chodziłem do szkoły normalnie. Tylko jakby to było coś z tylko repetycji. To były dwa razy w tygodniu lekcje grupowe, na których po prostu się spotykaliśmy i przygotowywaliśmy się potem do egzaminów, a początkowo po prostu żeśmy się uczyli języka, nie? Najpierw było to przygotowanie do FCE, potem było do CAE,
Może w przyszłym roku sobie zdam jeszcze ten jeden level wyżej. Proficiency. No to proficiency to już naprawdę trzeba będzie delikatnie chociaż propsować. No to super. Jako, widzisz, jako nauczyciel języka angielskiego, no to ścieżkę naprawdę dobrą obrałeś, tudzież ta ścieżka została wytyczona przez twych rodziców, ale super sprawa. Słuchaj, ja wiem, że... Potem już samo się toczyło. Ja wiem, że ty jesteś oddanym fanem Star Warsów, ale z kolei tak. Wiem, że to bycie fanem, to znaczy będziesz nim pewnie zawsze i w ogóle pewnie czekasz na nowe twory, no ale ostatnio poprzez to, co się wydarzyło, ta nowa trylogia troszeczkę cię zblokowała, tak z tego co wiem. No jakby powiem ci tak, no myślę, że to jest kwestia jakby też wieku, w jakim to oglądałem, że wiesz, dla mnie Star Warsy to jest sentyment, to są wiesz, jakby czasy dzieciństwa, to są czasy, wiesz, podstawówki, przedszkola, a teraz jakby myślę, że wróciłem sobie do tego przez tą nową trylogię, wróciłem do tego i tak patrzę i mówię, kurczę, z jednej strony jest to fajne, a z drugiej strony już mnie to tak nie pociąga i jakby ja nie jestem jakimś naczelnym hejterem tych filmów nowych, ale widziałem tak naprawdę bardzo, bardzo dużo negatywnych opinii, że wiesz, a to nie to samo, to nie to samo, ale jakby jest inny producent wykonawczy, więc podchodzę do tego na większym luzie na zasadzie, okej, to jest to uniwersum, ale kręci to kto inny, oddaję hołd, jakby oddaję szacunek korzeniom, ale poszło to w swoją stronę i fajnie, niech to się rozwija. Ja jakby nie oglądałbym żadnego z tych filmów po raz drugi, ale też nie miałem jakichś, wiesz, negatywnych uczuć czy zawodu wychodząc z sali kinowej. Nie? Rozumiem. A powiedz, czy z kolei, bo ja mam bardzo podobne odczucia do ciebie, ale ostatnio obejrzałem sobie Mandaloriana i czy ty miałeś okazję sobie rzucić okiem i... obejrzeć sobie przynajmniej ten pierwszy sezon. To ja polecam, strasznie polecam. Tak, mówisz? Tak, tak. Fajnie, tak, jest zupełnie inny klimat. Ja mam wrażenie, że to jest jakby taki western przeniesiony do tego uniwersum Star Wars i no niesamowicie się to ogląda. Polecam. Fajnie, to będę musiał sobie luknąć. Rzuć sobie okiem, naprawdę polecam, ale jeszcze tutaj tak troszeczkę się jeszcze przytrzymam tego tematu Star Warsów i troszeczkę z ciebie tutaj jeszcze wycisnę, bo no. Rozumiem, tak przynajmniej mnie mam, ale może się mylę, że jakbyś miał wybrać, to wybrałbyś tą ciemną stronę mocy, czy też się mylę? Tak, no dobrze I teraz kontynuując, jakbyś miał być jednym z Sith Lordów, kto kim byś był? Darth Maul. Od zawsze mi się podobał. Jakby uwielbiałem jego stylistykę, uwielbiałem jakby scenę walki tam z Obi-Wanem. Muzyka, tam był Orff, właśnie śpiewał, w sensie, wiesz, cała kompozycja, wygląd Dartha Maula, jakby jego te, wiesz, rogi, te ślepia, jego podwójny miecz, no koniec gry to był dla mnie. Ja byłem turbo fanem Dartha Maula. Jeszcze z komiksów był taki jeden z uniwersum jakby, ale to nie pamiętam jak on się nazywa, jakiś taki Sith przedwieczny, jeden z tych przedwiecznych, co latał z takim fioletowym mieczem, był cały taki poszarpany, ale nie pamiętam nazwy, bo aż takim jakby ultra nerdem czy fanatykiem nigdy nie byłem, ale z filmów to ewidentnie Darth Maul kupił moje serce. A czy kojarzysz może Darth Bane'a z kolei? Jego zasadę dwóch. Czy kojarzysz jego zasadę? Czekaj, man. No szczerze nie. Darth Bane? Czekaj, tak. To był taki, on był taki dość spory, miał taki taki popek wśród Sithów, można powiedzieć. Tak, właśnie jego miałem na myśli chyba. Darth Bane był przekozakiem, on był chyba w jakiejś grze też w ogóle. Ale nie jestem pewny. Pamiętam, że miałem komiks z nim i to był koniec gry. Darth Bane był przekozakiem. Darth Bane jest moim ulubieńcem, ale widzisz, on właśnie wymyślił zasadę dwóch, która wyglądała tak, że jeżeli miałeś już swojego mistrza, no to w pewnym momencie po części byłeś zobligowany, żeby go zabić. No i tak jakby i wtedy ty się stawałeś mistrzem. I on wprowadził tą zasadę. Ale i to widzisz, idąc tym torem i używając pewną logikę, czy uznałbyś słonia za swojego obecnego
Lorda Sithów. Ale to, że mądrze poprowadził, powiem ci, że bardzo, bardzo ciekawie to poprowadziłeś. Wiesz co, bardzo ciekawe pytanie, ale ja uważam, jakby to już podkreślałem w jednym wywiadzie, Słoń zmonopolizował sobie rynek horrorcore'u. I ja nie mam zamiaru być drugim Słoniem, nie mam zamiaru zajmować mu tego stanowiska. On sobie to zbudował i ja nową płytą odbiłem od horrorcore'u, możemy to już powiedzieć, bo jakby to widać po nowych kawałkach, tam już nie ma nawet krzty tego horroru. I to nie jest kwestia tego, że wiesz, ja zobaczyłem, że ja nie przebiję nigdy Słonia, tylko po prostu ja muzykę traktuję jako coś, gdzie powinieneś robić to, co czujesz. A w tym momencie ja wyzbyłem się jakby mroku z mojego lifestyle'u, o czym jest nawet wers, wyzbyłem się tego wszystkiego i ja nie mam ochoty już po prostu robić takiej muzyki, nie? Nie kręci mnie to i byłoby dla mnie problemem napisać kolejną taką płytę. I nigdy, nawet wiesz, wchodząc do BDF-u, pisząc brzydką sztukę, nigdy nie miałem podejścia, że muszę przebić Słonia, że muszę zająć jego pozycję, że a co jak Słoń będzie odchodził, to komu powierzy swoją wytwórnię, nie? Kto zajmie jego miejsce? Nigdy nie miałem takiego podejścia. Ja w ogóle, nie wiem, czy słuchałeś mojej Hot 16? Tak, ale tam mam wers, że raperzy nadal nie kminią, że żyjemy w poligamii. I jakby chodzi mi o to, że każdy, jakby rynek jest teraz tak rozwinięty, że każdy może sobie znaleźć swoją publikę. I pewnie. Moim zdaniem takie konkurowanie na siłę z każdym raperem, że ten zrobił więcej, to ja muszę go przebić, albo on robi ten sam styl, co ja, ma więcej wyświetleń, to ja muszę go zabić, przebić, coś tam. Dla mnie to nie ma sensu, niech każdy sobie zarabia pieniążki i każdy niech sobie robi muzyczkę, nie? Wiesz, to był taki jakby przytyczek mały, to nie jest tak, że ja faktycznie tak sądzę, że musisz jakby teraz pójść z kosą i rzucić się na Słonia, ale jak najbardziej rozumiem, o co chodzi. Tylko wiesz co, tak zauważyłem też u ciebie taką tendencję, że jakby za każdym razem jak właśnie pada jakiś temat, ale to jakby jakiegokolwiek rapera, to jakby bardzo mocno się bronisz przed tym, żeby jakąkolwiek ksywką rzucić i żeby kogokolwiek urazić, co tak. Zdaniem jest bardzo spoko. Ja jakby szanuję ciebie bardzo za to, ale jakby skąd takie podejście, bo też z kolei masz bardzo dużo takich brutalnych, dosadnych wersów kąśliwych, skierowanych w łak MCs, jakby, ale skąd takie właśnie obronne podejście, że nie, tu ksywki to ja nie wymienię, albo za każdym razem będę jednak bronić to, co mówię w wywiadach, będę bronić to, co nawijam w trackach w ten sposób. Wiesz co, ja jestem osobą, to wiedzą osoby, które mnie znają jakby prywatnie, bardzo bezkonfliktową. Jakby będę pierwszą osobą, która będzie przepraszać, będę pierwszą osobą, która będzie chciała podać rękę i dążyć do pogodzenia się. Wiadomo, jeśli ktoś mi będzie pluł na twarz, to nie będę udawał, że to deszcz i brak szacunku do mnie oznacza brak szacunku do ciebie także. A jeśli chodzi o jakby rapowe sprawy, to ja bardziej krytykuję zjawiska, zwłaszcza na brzydkiej sztuce. Mi chodzi o krytykę zjawisk niż o krytykę poszczególnych osób. I w momencie, kiedy ja już wydałem tą płytę, mi się strasznie zaczęła otwierać głowa i są tam pewne jakby zdania, pod którymi dzisiaj bym się nie podpisał, co jest moim zdaniem normalne, bo jakby idziemy w przód, zdobywamy nową wiedzę, oczywiście, rozwijamy się. Pewnie. I wiesz, i w tamtym momencie byłem w 100% sobą i w tym momencie też jestem w 100% sobą i nie uważam jakby, że powinno być jakieś takie, wiesz, że określanie, co jest rapem, a co nie, pomimo tego, że sam kiedyś taki byłem, a jakby teraz patrzę na to zupełnie inaczej i nie uważam, że chodzenie na wojnę z raperami wychodzi komukolwiek na dobre, bo później okazuje się, że tak naprawdę nie skille to weryfikują, tylko weryfikuje to ilość hejterów i ilość fanów. Tak, i social media na sam koniec. Social media i to jest wszystko jakby... Dawno się to skończyło, że raperzy by wtedy, nie wiem, wyszli sobie, pomimo tego, że nigdy nawet nie za bardzo się spotkałem z taką sytuacją, żeby wyszli, zobaczyli sobie bitwę freestyle'ową i wiesz, dobra, ten jest lepszy, bo ten lepiej nabija. No zawsze będziesz kierować się jednak sympatią czy coś, nie? Jakby, wiesz, na przykład Słoń miał z kimś beef i powiedzmy, że dałby słabszą zwrotkę, no to raczej wciąż po cichu bym mu kibicował, nie? Albo Dope D.O.D., ktokolwiek z MC, których lubię, dał słabszą zwrotkę w beefie, to okej, obiektywnie ten był lepszy, ale wciąż byłbym jakby, wiesz, sercem za swoją osobą, którą słucham, nie?
Rozumiem, rozumiem. Jak najbardziej. Wiesz co, bo tutaj jest też jakby wspominasz coś, co chciałem poruszyć i jakby to nie jest tak, że to jest jakieś tam absolutne porównanie, bo to już by było tam przesadą, ale ostatnio udało mi się odwiedzić galerię, która, jako że mieszkam właśnie w Szanghaju, to była galeria obrazów Boba Dylana. I z kolei, nie wiem na ile dużo osób wie, że też był malarzem świetnym. I Bob Dylan w ogóle często wspomina, że najważniejsze w życiu właśnie człowieka jest takie budowanie siebie, że budujesz siebie od samego początku i aż do końca. I też on bardzo mocno podkreśla, że jeżeli chcemy się odpowiednio zbudować, to musimy czerpać pewną wiedzę z korzeni i dbać o te korzenie. Co też zauważyłem u ciebie, że często o tym wspominasz, że powinniśmy znać korzenie, powinniśmy wiedzieć coś o historii, powinniśmy coś wiedzieć o kulturze, ale żyjemy w takich czasach, że coraz częściej, przynajmniej ja mam takie mniemanie, że jednak się zupełnie od tego odchodzi, że jest coś takiego, że lepiej budować coś od samego początku i w ogóle nie myśleć o tym, co jest za nami, a ty jednak uważasz inaczej. Wiesz co, ja mam takie podejście, że dobrze jest to znać, ale nie wymagam jakby od nikogo, że wiesz, że a to jak nie znasz, nie wiem, twórczości Biggiego czy Tupaka, to sorry, ja z tobą o rapie nie będę dyskutował, bo co ty wiesz, nie? Tak, tak. Tylko po prostu ja to kieruję bardziej dla siebie, ja po prostu lubię wiedzieć jakby od czego to wynika, z czego to wynika, co spowodowało, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo wiesz, na przykład jest bardzo dużo osób krytykujących raperów nawijających o sianie, o pieniądzach, o dziewczynach, o autach, a tak naprawdę odpalisz sobie jakieś dyskografie, chociażby Biggiego, którego przetoczyłem i wiesz, i masz nawijkę o kucie, o pieniądzach, tam są same pieniądze, same pieniądze, Pimping, przewózka, 50 Cent to samo, Dr. Dre, Snoop Dogg, no mieli to zawsze było w rapie, nie? I jakby na przykład to się przydaje, jeśli chodzi o dyskusję. A propos budowania nowego, ja jestem jak najbardziej za tym. Budujmy nowe, pchajmy rap w nowe możliwości, nie stójmy w miejscu, tylko jakby dla mnie, ja się czuję lepiej znając korzenie, znając historię, czerpiąc jakby naukę od nich. Wiesz, rap to było takie started from the bottom now we're here, moim zdaniem. Bez akcentu to powiedziałem, bo bałem się, że powiem nieładnie, a jesteś nauczycielem. Nie przejmuj się. Chociaż oficjalnie tutaj muszę udawać, że jestem Amerykaninem, więc wiesz, muszę dbać o akcent. No tak. Rozumiem. I jakby wiesz, i tej zasady się na przykład lubię trzymać, nie? Bo teraz sobie robię właśnie jakieś takie bardziej luźne, przewózkowe kawałki i jestem przekonany, że ktoś mi napisze, to nie hip-hop, to nie Bugs, nie? A ja wtedy, wiesz, odpalam sobie dyskografię 50 Centa, Biggiego, czy nawet Tupaka, czy Run DMC, którzy mieli, wiesz, kawałek o Adidasach. Ja sobie myślę, że jak to nie jest hip-hop, jak oni to robią od zawsze, nie? I ja po prostu czuję się lepiej i ja czuję się bogatszy w tą wiedzę, nie? To tak jak masz pisać rozprawkę na polski i czytasz dużo poezji, to ta rozprawka będzie brzmiała ciekawiej, niż jakbyś tej poezji nie Oczywiście. Czytał, nie? No i tak samo jakbyś zdawał jakiś egzamin z historii, musisz znać przyczynowo-skutkowość, więc no, bardzo, bardzo słuszne podejście. A teraz powiem ci, że będzie dosyć głęboko, uwaga, okay. Bo wiem, że miałeś okazję jakby przeglądać sztukę, którą jarali się twoi rodzice i między innymi był tam Giger, ale teraz do czego zmierzam? Jeśli chodzi o twórcę, kojarzymy go najbardziej z ksenomorfem i z obcymi, ale chodzi mi bardziej o to, że w jego twórczości pojawia się zniewolenie takie przez maszyny i symbioza z maszynami, że inaczej no jakby nie jesteśmy w stanie za bardzo przetrwać. I moje pytanie, które jest dosyć głębokie, czy uważasz, że to już nastąpiło poniekąd, że ta symbioza z maszynami już jest tak głęboka, że ludzie nie są w stanie już powoli bez nich żyć? To jest ciekawe. Strasznie mi się podoba w ogóle, jak prowadzisz ten wywiad. Bardzo, bardzo propsuję, bo widzę, że jesteś przygotowany, fajnie to leci. Naprawdę wielki props, to po pierwsze. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. A teraz odpowiadając już tak bezpośrednio na pytanie, czy to już jest ten etap? Moim zdaniem nie, bo wydaje mi się, że my jeszcze jako pokolenie 2001 powiedzmy, bylibyśmy w stanie przeżyć bez wielu maszyn
i wydaje nam się, wydaje się dużej ilości osób, że bez telefonu nie jesteśmy w stanie żyć, bo ja to też widzę po sobie, nie? Pierwsza rzecz, budzę się, sprawdzam telefon, idę gdzieś, mam telefon przy sobie, słucham muzyki z telefonu i tak dalej, ale wciąż uważam, że my bylibyśmy się w stanie przystosować, gdyby na przykład padł internet, padł prąd, cokolwiek. Byłoby to trudne i wiadomo, niektóre osoby, które są już tak, wiesz, klinicznie uzależnione od telefonu czy od innych jakby elektrycznych urządzeń, no to miałyby z tym problem, który jest coraz bardziej powszechny, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten etap, że brak, że na przykład, wiesz, teraz strata technologiczna byłaby dla nas nie do przeżycia, nie? Że jeszcze jesteśmy w stanie zachować tą ludzkość w tym scyfryzowanym świecie. Jeszcze, ale to już tak brzmi, że zmierzamy ku temu, że niebawem być może nastąpi ta prawie symbioza z maszynami, z machinarium wszelakim. Może tak być, a z drugiej strony nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Moja nauczycielka z biologii powiedziała kiedyś ciekawą rzecz, że ona nie będzie na nas wywierać presji o telefony, bo to jest jakby alternatywna rzeczywistość dla nas, jaką dla jej pokolenia były książki, że jej pokolenie siedziało cały czas w książkach, czy to na lekcjach, czy na przerwach i to była ich alternatywna rzeczywistość. My naszą alternatywną rzeczywistość mamy w telefonach. Wiadomo, książki powiedzmy, że bardziej rozwijają i nie jest to przewijanie Facebooka i oglądanie, wiesz, jakichś filmików, jak z łyżki robią twarz Venoma. ale... Można się nauczyć faktycznie. Tutoriale zawsze spoko. Tak, ale jakby, wiesz, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Nie wiemy, jak będziemy scyfryzowani, co się stanie, ale no, moim skromnym zdaniem zmierza to w stronę właśnie bardzo silnej symbiozy właśnie technologii z życiem człowieka. Zgadzam się i myślę, że to jeszcze trochę to na pewno zajmie, ale być może dojdziemy do takiego momentu, no tak. I co będzie bardzo przerażające i mam nadzieję, że to nigdy nie nastanie, ale prędzej czy później pewnie tak będzie. Ale to jeszcze przytrzymajmy się właśnie tego złego tematu może, znaczy złego, to właśnie nie, bo uwaga, bo to dla ciebie i dla wielu też nie jest w ogóle złym tematem. Chodzi o właśnie brzydotę, turpizm i jakby kult tej brzydoty, oszpecanie jakby i pokazanie rzeczywistości taka, jaka jest, że wcale nie jest tak pięknie, jak ludzie myślą, ale też jakby to chodzi o to, że dla niektórych właśnie ta brzydota jest pięknem i dla ciebie też jest. I chciałem z kolei zapytać, bo już nie raz byłeś wałkowany, jeśli chodzi o te tematy, ale bardziej chodzi mi o to, czy na przykład jarasz się też i wybierasz się często do opuszczonych miejsc i robisz tak zwaną eksplorację opuszczonych miejsc i czy bywasz tam czasami, bo ja na przykład mam taki dziwny fetysz i zdarza mi się wybierać do opuszczonych miejscówek i jestem ciekaw po prostu, czy ty też tak masz czasami, że wybierasz się do takich miejsc. Powiem ci tak, no to jest o tyle ciekawe pytanie, że ja jestem osobą, która bardziej tworzyła to na zasadzie barokowego konceptu, czyli że stworzyć taką formę, która by była szokująca i w tym samym można było znaleźć piękno. Jak masz, wiesz, ten Do trupa chyba się wiersz nazywa, gdzie jest, wiesz, porównania poetyckie, miłosne właśnie do martwego ciała. I ja na przykład boję się miejsc opuszczonych. Ja jestem osobą, która, jak wiesz, ziomale na jakimś imprezie czy coś mówią, ej, to jest jakiś pusty dom, wchodzimy, ja mówię, nope, nigdzie nie idę. Mam jakieś takie, wiesz, poczucie, teraz nie chcę brzmieć jak jakiś odklejony totalnie typ, ale że w świecie jest siła wyższa od nas i jakby fakt, że możemy przyciągnąć dobrą i złą siłę, jest dla mnie w miarę autentyczny i ja po prostu boję się eksperymentować z takimi rzeczami. To nie jest, że wiesz, że ja wierzę, że tam wyskoczy Samara Morgan, czy coś się stanie, nie? Tylko po prostu jakoś nie czuję się tam komfortowo, nie chcę, nie jara mnie to. I też teraz widzisz, mówimy o tej brzydocie, to jest dla mnie trochę teraz inaczej na to zupełnie patrzę, bo tak jak ci mówiłem, nowa płyta nie ma nic wspólnego z brzydotą, jest wręcz bardziej na stronę fascynacji pięknem.
Więc trochę taki Umberto Eco. Pierwsza była historia brzydoty, teraz jest historia piękna. To jest ciekawe, bo w ogóle moim zdaniem, wiesz, jak to obserwuję z boku, to zataczasz takie koło w pewien sposób. A dlaczego? Już ci tłumaczę teraz, bo jesteś człowiekiem, który bał się kiedyś, popraw mnie, jeżeli mówię źle, oglądać Indiana Jonesa na przykład. Bałeś się słuchać słonia Love Story, po czym stajesz się człowiekiem, który jednak nawija na różne tematy związane właśnie z brzydotą, z plugastwem, chce szokować. I teraz z kolei widzisz, powracasz znowu do tego praktycznie pierwostanu, kiedy, znaczy, no nie wiem, może wiesz, źle tutaj kombinuję, ale trochę to zatacza takie mini koło moim zdaniem. Nie nazwałbym tego powrotem do pierwostanu, tylko nazwałbym to bardziej w stronę bardziej rozwoju, że okej, bałem się tego, potem stałem się tym, czego się bałem i jakby stawiłem temu czoła. Czy jesteś Batmanem jakby... po prostu, jesteś Bruce Wayne'em. Prawie że. Wiesz co, napisałem sobie takie zdanie, które jakby podsumowuje moją płytę całą, bo jakby ja sobie lubię robić konspekt płyty, kminy i tak dalej, nie? Rozumiem. I to zdanie brzmi, zszokowałem was brzydotą, teraz szokuję was pięknem. I jakby wiesz, brzydota i te tematy to jest najłatwiejszy temat do kontrowersji. No najłatwiejszy, bo to pomimo tego, że żyjemy w czasach, kiedy te tematy tabu coraz bardziej zanikają, to jednak najłatwiej jest szokować właśnie kontrastem, brzydotą. To już wiedzieli w baroku, to już wiedzieli bardzo dawno temu. A teraz, w momencie, kiedy wiesz, artysta, który był właśnie kojarzony z czymś takim, zrobi jakby przeciwieństwo tego, to moim zdaniem to też będzie kontrowersja i pięknem też można szokować i też można wzbudzać mieszane uczucia i mieszane emocje, nie? Jak najbardziej. Zgadzam się z tym. Jeżeli można szokować, to dlaczego nie szokować też pięknem, dlaczego nie szokować brzydotą? Nie jestem oddanym może fanem tego typu pytań, jeśli mam być zupełnie szczery, ale mimo wszystko troszeczkę mnie to ciekawi, bo jakby sam jesteś jakby poniekąd, masz wielu rodziców, można powiedzieć, Rammstein, Slipknot, Lady Gaga, Marilyn Manson, Cypress Hill, to masz wielu ojców, pewnie też wiele matek poniekąd, które jakoś cię tam uformowały, po czym dalej jakby poszedłeś dalej i wybrałeś jednak tą niemiecką scenę, skupiłeś się na niej, inspirowałeś się nią. Oczywiście wcześniej jeszcze mamy też Słonia, mamy Dope D.O.D. i tym podobne. Później niemiecka scena, a co jest teraz? Jakby, czy jest coś nowego, co na ciebie wpływa bezpośrednio, coś, czym się jarasz, jeśli chodzi o muzykę? Mówię, nie jestem oddanym fanem pytania, a co myślisz o Quebo na Fide i jego wyczynaniach, ale chodzi mi o to, jakby z czego czerpiesz obecnie inspirację, ale właśnie pod kątem muzyki może w ten sposób? Pod kątem stricte muzyki i stricte brzmienia, to powiem ci, że tylko bardziej zagłębiłem się w scenę niemiecką. Aha, bo ja jakby tam byłem bardziej powierzchownie, że wiesz, orientowałem się w tych największych i jakby jarałem się ich agresją, a teraz zauważyłem, ile tam jest melodyki, zauważyłem, jakie tam są możliwości, jakie tam są zmiany i ja jestem tym naprawdę zafascynowany. I jakby jeśli chodzi o rapsy, to słucham teraz głównie właśnie niemieckiej sceny. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy poza rapowe, to zacząłem sobie troszkę słuchać jakby bardziej muzyki, może nie popularnej, tylko staram się otworzyć na muzykę alternatywną. Wiesz, jakieś śpiewanie i tak dalej, zacząłem się bardzo jarać tematami śpiewanymi. Noah Cyrus, czy ta popularna nawet Billie Eilish, whatever, jakby podoba mi się to co robią z głosem. Ja na przykład jestem fanem Tymka, co jest śmieszne dla niektórych, ale ja bardzo, bardzo lubię jego muzykę. To tylko ze względu na imię, wszystko wiemy. Tak, tylko ze względu na imię. Ale jakby na topce dalej jest niemiecka scena, niemieckie numery mam zapętlone cały czas, sprawdzam na bieżąco. Dalej jestem bardzo zajarany i jakby... To będzie główny temat jakby do inspiracji, jeśli chodzi o moją płytę. W sensie był, bo tak naprawdę płyta jest skończona i teraz robimy już tylko jakby całą otoczkę wokół niej.
A, czyli widzisz, już wszystko to dobija do takiego ostatniego stadium. Dokładnie. I teraz to stadium jest jakby tworzone w takich, to pewnie, chociaż właśnie pytanie, czy mało korzystnych, czy może dla ciebie jednak korzystnych warunkach, bo nie wiem, jak obecnie u ciebie sytuacja wygląda, ale jak nie mam, może to dla ciebie nawet lepiej, bo masz teraz więcej wolności, żeby tworzyć. Czy mylę się? No powiem ci tak, jakby teraz bezpośrednio jest dla mnie o tyle gorzej, że ja muszę jeszcze napisać maturę, więc jakby ta myśl z tyłu głowy jednak blokuje, że wiesz, jak rozpisuję na przykład okładkę płyty, to czuję, że kurczę, mógłbyś teraz się przygotowywać do lekcji, nie? I to jest takie głupie myślenie trochę, ale to zawsze tak jest w głowie maturzysty moim zdaniem. I to jest właśnie ten twój plan B, przepraszam, że się wcinam, tak. Bo rozumiem, że cały czas jednak ciśniesz, żeby na wszelki wypadek mieć opcję bycia panem seksuologiem, panem psychologiem i masz to w głowie, tak? Mhm. Dalej mam to w głowie, jakby jeszcze weszła pod uwagę psychologia biznesu, ale to wszystko się okaże, jakby zależy od wyników matury. Czyli jednak hajs, 3H. No co, no raper, no to się liczy jedno, nie, no przecież. No. Ktoś musi myć włosy krystalem albo Hennessy w przyszłości. Wszystko rozumiem. Wiesz co, ale wracając, to jeśli chodzi o samą kwarantannę i samą tam sytuację światową, to mi to jakby nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo mogę się bardziej jakby na tym skupić, nie jestem odwrócony, nie mam odwróconej uwagi, tylko wiesz, mogę sobie zaplanować wszystko na spokojnie, nie gonię nigdzie, nie śpieszy mi się. A no jakby tylko jedyna kwestia, która pozostaje pod znakiem zapytania, to czy to będzie miało wpływ na sprzedaż, czy to będzie miało wpływ na dystrybucję, na podniesienie cen i tak dalej, co na pewno będzie miało miejsce, więc to będzie jakby jedyna rzecz, którą musimy ugryźć jakoś mądrze, nie? Pewnie. Trzeba wszystko umiejętnie planować, żeby później miało to wszystko ręce i nogi, co w dzisiejszych czasach jest chyba bardzo ważne. Niekiedy ta otoczka wydaje się być ważniejsza od samego materiału, ale no, o tym moglibyśmy jeszcze pewnie długo, długo dyskutować sobie tutaj. Ale trzymając się może tego planu B i jakby tego, że jesteś jakby fanem psychologii i lubisz czytać książki z tym związane, też zahaczę tutaj o twoją epkę Drugs EP. No. Bo masz tam listę dragów, oczywiście, 5 tracków. Nie będę się ciebie pytać, czy próbowałeś te dragi. Jakby twoi nauczyciele mieli to oglądać, to... Może jakby moi rodzice mieli to oglądać, ale no nie, właśnie. Żadnych tam nie próbowałem, bo tam większość jest śmiertelna. No, tu bym się kłócił. Ale... Teraz ja nie zapytam, bo jesteś nauczycielem. Właśnie. Więc jakby oglądał to któryś z twoich uczniów. Właśnie, albo moja mama, albo moja babcia. To albo też... moja mama, albo twoja babcia. Dokładnie tak. To mogłoby być krucho, wydziedziczenie i dziękujemy panu, jeżeli zażywał pan krokodyla. To tak, ale chciałem się zapytać, bo... No bo masz na przykład tam track LSD i teraz coraz częściej pojawia się jednak na srebrnej tacy temat, że psychodeliki mogą jednak ludziom pomagać. Typu LSD, właśnie grzyby, substancje psychoaktywne. Czy miałeś okazję jakby liznąć ten temat? No i już nie mówiąc o na przykład samej ayahuasce, która jest bardzo często gloryfikowana. Co masz na myśli? No, wiesz, nic nie mówimy, cały czas to jest jednak owiane tutaj pewnym sekretem. Nikt niczego nie lizał, nikt niczego nie brał pod powiekę. Tak, nic takiego nie... To akurat real talk, nigdy nie miałem z tym nic wspólnego, ale wracając jakby do tego, czytałem jakby o dwóch zastosowaniach właśnie narkotyków w sensie powodujących halucynacje w stylu głównie o grzybach, że mogą powodować jakby zerwania pewnych jakby synapsów, pewnych połączeń w synapsach, które odpowiadają na przykład za uzależnienie od papierosów. I jak ktoś ma taki bardzo, bardzo duży problem, to można jakoś, jeśli podejdzie się z tym nastawieniem, nie wiem ile w tym jest prawdy, bo niestety nie doczytałem za bardzo, tylko tak jak mówisz, liznąłem to, że są w stanie jakby wyleczyć uzależnienia nikotynowego czy jakiegoś innego, bo po prostu
pochodząc z tym nastawieniem, jesteśmy w stanie zerwać jakąś nić w tych synapsach. A druga rzecz to właśnie, że mogą działać jako antydepresanty. Tu nawet słyszałem, że DMT tak może działać, że tak, LSD. Tak, tak, teraz właśnie. Też coś mówili nawet o ekstazy, o MDMA, tak, że tak, może działać tak, pozytywnie, ale no jakby z drugiej strony to też może działać bardzo negatywnie, bo to działa na jakby receptory wydzielania wiesz, hormonów szczęścia i tak dalej, które mogą zostać zaburzone przez jakby te substancje. Więc dla mnie to jest taki jeszcze niepewny temat i na pewno leczenie się samemu psychiatrycznie na zasadzie, a to ja sobie wezmę narkotyki, nie jest dobre. I jeszcze nie jest skazane. Samemu, jeszcze nie jest, jeszcze nie jest skazane. I ogółem samemu leczenie się psychiatrycznie, że a to ja wyjdę, pobiegam i przestanę mieć depresję, też nie jest dobre. I jeżeli faktycznie któreś z tych substancji pozytywnie wpływają bez raniących efektów ubocznych, to pewnie prędzej później zobaczymy je w zastosowaniu w terapiach, więc jakby poczekałbym na taki wyrok, a nie jakby eksperymentował, nie? Pewnie, że tak. No, na pewno nie byłoby dobrze, gdyby teraz bezpośrednio wszystkim ludziom, którzy są chorzy na depresję, mają nerwice, psychozy wszelakie, lęki, nagle, no to proszę bardzo, grzyby dla pana, LSD, ekstazy, proszę sobie wybrać. To nie byłoby chyba najlepszym pomysłem, ale są badania faktycznie robione i jestem ciekaw, jak to koniec końców, co z tego wyniknie. Bo dokładnie. Zobaczymy, tak. Zobaczymy, ale jak to mawiają children don't do drugs. Więc, don't do drugs. Pamiętajcie o tym. Don't do drugs. Pamiętajcie o tym, drogie dzieci. Nie propagujemy tego tematu, to była tylko absolutnie. Tutaj sobie gaworzymy na ten temat, prawda? Tak jest, tak jest. Teraz zaatakuję cię czymś, bo nie wiem, jakoś się tak złożyło, że widocznie mamy pewne zainteresowania zbliżone i bardzo podobne. W swoim jednym kawałku nawinąłeś o jednym z moich ulubionych superbohaterów. Wyobraź sobie, bo ja go traktuję jako superbohatera. Mm-hmm. Pan Ash z serii Evil Dead. Tak jest. I no to jest człowiek jakby owiany legendą. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach to jest faktycznie kult dookoła jego postaci zrobiony. Bruce Campbell to jest naprawdę człowiek, który jest wielbiony przez wiele osób i to jest naprawdę kultowa postać. I chciałem się zapytać, która część ci się najbardziej podobała, jeśli chodzi o Evil Dead? Ja się w Ashu tak naprawdę zakochałem przez serial. A, serial, na rozumiem. Przez serial byłem naprawdę zakochany w Ashu. Podobała mi się jakby jego charyzma, podobała mi się taka kiczowatość tego. I to był Ash, który mnie kupił najbardziej jakby ze wszystkich. Wydaje mi się, że jakby sam fakt, no to jest połączenie wszystkiego, co może być badassowe. Shotgun, odcięta ręka, piła mechaniczna, chwytliwe teksty, no. Pamiętam jakby cały czas tę scenę, jak strzela shotgunem właśnie w ścianę i nagle taka malutka stróżka krwi wypływa, tego robi się taki ogromny strumień i szlaufka. Tak, przepiękna scena. To jest gore do potęgi i jakby to mnie w nim najbardziej kupiło i jeżeli miałbym właśnie powiedzieć ulubione cokolwiek jakby z serii Ash vs. Evil Dead, to ewidentnie seriale, w sensie serial, który widziałem właśnie na Netflixie bodajże. Tak, serial w ogóle teraz też zbiera bardzo, znaczy zbierał już dosyć długo, bo to już nie jest aż taka nowość, ale bardzo pozytywne opinie na Netflixie, ja też oglądałem i jestem oddanym fanem i będę już chyba na wieki, ale to mamy właśnie Evil Dead, mamy jeszcze Martwicę Mózgu, no i tu moglibyśmy wiele jeszcze wspominać, ale w ogóle jeśli chodzi o serię Evil Dead, Sam Raimi, reżyser, to nie wiem, czy masz świadomość, jakie on później filmy wypuścił? Jakby z jakim innym superbohaterem te filmy są związane. To jest taka ciekawostka tylko. On kręcił stary Spidermana. Co ty gadasz? Tak, no, odkręcił Spidermana, więc widzisz, no, można, zaczyna się od Evil Dead, a kończy się na Spidermanie. Można. Shit, ale to jest ciekawe strasznie, nie sądziłem zupełnie, w sensie słyszałem, teraz jak zacząłeś mi o tym mówić, słyszałem właśnie, że on potem nakręcił coś, co było bardziej mainstreamowe, ale chyba ogólnie to jest taka jakby zależność tych reżyserów niektórych, że
zaczynają od jakichś takich horrorów, a potem dzieją się rzeczy takie bardziej mainstreamowe, że przechodzą wyżej, nie? Tak, no, sam Peter Jackson, gdzie tutaj mówimy tym razem o martwicy mózgu, no to skończył kręcąc sympatyczne małe stworki z włochatymi stopami, które szukają, przynajmniej jeden z nich niesie pierścień, żeby go zniszczyć. No mamy Lord of the Rings, więc no, to jest niekiedy ciekawe, jakby jak oni zaczynają, a na czym kończą. Ja pozwolę sobie też tutaj łyczka wziąć. No pewnie. Nie wytniemy tego twojego czołku. Ja sobie tutaj kulturalnie wypiję, a twój czołg będzie tam w tle, jak się dławisz. To nie choroba, przysięgam, zakrztusiłem się. To nie COVID, to nie COVID, panowie i panie. To nie COVID, ale właśnie, bo jeszcze wersami i... Też cytujesz w pewnym momencie klasykę z śnienia, Here's Johnny. Here's Johnny. Czy jesteś jakby też fanem w ogóle twórczości pana Kubricka? Czy jestem jakby... fanem? Nie wiem, ale na pewno doceniam jakby jego twórczość. Ja się z nim pierwszy raz zetknąłem poprzez numer Salmo, gdzie na ficie był Skid Vicious z Dope DOD i właśnie numer nazywał się Stanley Kubrick i stwierdziłem, że sobie zrobię jakiś research. Ja ogólnie jestem jakimś fanem starego kina grozy, ani nic z tych rzeczy. Lubię to, doceniam to jako klasyki, ale nie jestem jakby zajarany. Lśnienie mnie jakby, no teraz powiem coś, za co pewnie nie zlinczują, nie powaliło, ze względu na to, że jestem z tego o, nowego nie. Pokolenia. A tekst był i follow-up, no nie, to faktycznie... Z tego nowego pokolenia, gdzie horrory są, wiesz, dużo szybsze i bazują na czymś zupełnie innym. Natomiast właśnie w postaci samej i w sposobie grania i jakby zarówno żony, jak i szalonego latającego z siekierą, absolutnie się zakochałem i dlatego jest właśnie stąd jest Here's Johnny. No tekst, który po prostu przechodzą mnie ciarki za każdym razem, jak słyszę to w oryginale i od razu przenoszę głowę do tamtej sceny. Nie? Tak, no to jest klasyk i pan Nicholson naprawdę poradził sobie niesamowicie i jest też jakby w czołówce moich ulubionych aktorów i w Lśnieniu to jakby spiął się praktycznie na wyżyny tego wszystkiego i właśnie aktorstwa i swoich skillsów, umiejętności związanych z aktorstwem. Niesamowita sprawa. Spoglądając stricte na technikę i sposób jakby w jaki ty składasz rymy, też możesz mnie oczywiście nie zlinczować za to i powiedzieć, że nie, mylisz się, ale masz chyba syndrom osoby i są pewne takie osoby, jednostki, które nie potrafią żyć, nie potrafią, po prostu jest to dla nich straszne, jeżeli nie używają wielokrotnych rymów, jeżeli nie mają podwójnych rymów, jeżeli nie mają wielokrotnych rymów. Ja mam wrażenie, że ty posiadasz ten syndrom, że jakbyś miał napisać jakąś linijkę i nie byłoby tam wielokrotnych rymów, to byś no, po prostu zacząłbyś się trząść, dostałbyś jakieś mini padaczki, miałbyś jakieś wstrząsy epileptyczne. Nie wyobrażam sobie ciebie bez jakby wielokrotnych rymów. O, w ten sposób. Powiem ci tak, tak jest. Jakby ja mam taką tendencję do pisania właśnie na podwójnych, na wielokrotnych. Czasami to już robię na nieświadomce. Natomiast jeśli chodzi jakby o to, czy umiem napisać bez podwójnych, umiem, ale jakby nie czuję się wtedy na tyle pewnie ze swoim tekstem i na tyle dobrze, nie? I czy właśnie wtedy cię to boli, że masz tak, że nie, jednak muszę znaleźć ten podwójny rym do tego? Nie, jednak... w sensie nie, że boli nie, tylko jakby wolę słuchać siebie na właśnie tych podwójnych rymach i to jest w ogóle jakby dla mnie taka kwestia, że jesteśmy z tego pokolenia właśnie, cały czas do tego nawiązuje, które ma wszystko szybko i tak dalej. Mm-hmm. I to jest no, takie, wiesz, może głupie i over-exaggerating, ale że te rymy po prostu, żeby były wcześniej, żeby się więcej działo. Jest większa dynamiczność, jest większa dynamika, nie dynamiczność. Kawałek brzmi jakby ciekawe.
ciekawie moim zdaniem wtedy, nie? A z drugiej strony są numery, przeważnie numery emocjonalne, na których te podwójne rymy by to wszystko zabiły, bo ja też nie jestem człowiekiem, który na pierwszym miejscu stawia technikę, nie? Bo jakby możesz być technicznym raperem, ale jak nie masz jakiegoś vibe'u, flow, głosu, czegoś więcej, no to tak naprawdę zostaniesz sobie przeważnie w miejscu, nie? To już nie są te czasy, gdzie jak złożyłeś, no Eminem jest wyjątkiem jeszcze, nie? Bo to, co akurat gość składa, to jest zupełnie inny level, ale jakby sama technika cię już nie zaprowadzi na szczyty, nie? To właśnie trudno chyba znaleźć ten odpowiedni balans, że mamy jedna ręka to merytoryka, a druga ręka to technika i chyba strasznie ciężko jest to połączyć, tym bardziej tak. I tu właśnie wydaje mi się, że jeżeli używa się język polski, bo w języku angielskim, jak nawijałeś wcześniej, wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej jest jednak tworzyć wielokrotne rymy. Tak, ja też tak sądzę, że w języku angielskim, zwłaszcza jak się ma dużą znajomość, bo jakby to jest potrzebne, nie? I ja zauważyłem w pewnym momencie, że ja tej znajomości nie mam na tyle dużo, żebym mógł całą karierę prowadzić nawet po angielsku, bo zaczęło mi się powtarzać w pewnym momencie jakieś słowa, używane rymy i mówię, kurczę, trzeba jakby więcej czytać po angielsku, ale jakby tak, opcji po angielsku wydaje mi się, że jest więcej po prostu i te podwójne rymy można je robić częściej, gęściej, można rymy wkładać, można bardziej sobie te słowa naciągać niż w języku polskim. A z drugiej strony polski jest bardziej opisowy, moim zdaniem, poetycki i przede wszystkim bardziej dosadny. Tak, to zgadzam się jak najbardziej. Tylko właśnie jakby ten aspekt techniczny i do tego jeszcze wyszukiwanie odpowiednich rymów, jeżeli chcesz przyspieszać na bicie, też jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. A jednak jeśli chodzi o język angielski, mamy właśnie plozywy, i na których zdecydowanie łatwiej jest przyspieszać. I musiałem właśnie się zapytać między innymi, czy jednak masz sobie tego maniaka wielokrotnych rymów, ale tu wspomniałeś przed chwilą... Lubisz. To jest takie... Lubię. Po prostu lubię, nie? Jakby nic więcej nie mogę tu powiedzieć, lubię, ale nie jestem w stanie żyć bez nich. Nie? Jakby są na nowej płycie linijki bez podwójnych rymów, są z wielokrotnymi, są przyspieszenia, są też podśpiewujki na autotune, więc jakby jest wszystko, czego potrzeba i dla niektórych nie potrzeba. Rozumiem. Jak najbardziej. Ale wspomniałeś tutaj Eminema i tak. Jakby... Broń Boże, to nie będzie coś na zasadzie porównuję ciebie do Eminema, ale z kolei wspominałeś kiedyś, że kiedyś jakby nie do końca go trawiłeś, że musiałeś dojrzeć do tematu, żeby go zrozumieć i docenić. Czy to było związane właśnie z tym, że musiałeś dobić do jakiegoś poziomu właśnie języka angielskiego, żeby jakby zaznajomić się z treścią i z tymi tekstami, czy... O co tutaj chodziło? Bo rzadko się chyba zdarza tak, że właśnie mamy kogoś, nie lubimy go i nagle zupełnie zmieniamy zdanie. I o co tam chodziło w tym wszystkim? Tłumacz się, panie. Wydaje mi się, że to jest jakby kompilacja właśnie znajomości języka, bo im więcej zacząłem z tych tekstów rozumieć, tym bardziej to do mnie trafiało i wiesz, jakby... W momencie, kiedy usłyszałem niektóre numery, to do teraz mam łzy w oczach, to wiesz, You're Beautiful, w sensie Beautiful, czy Mockingbird, czy Bad Husband, no on ma masę takich numerów, nie? Czy I Need a Doctor, to akurat jest doktora Dre numer, ale on tam też jest. I powiem ci, że jakby musiałem też dojrzeć właśnie do muzyki, która nie jest zawsze rozrywkowa, bo Eminem nie każdy kawałek ma muzyką rozrywkową, nie jest to muzyka jakby łatwa też, tylko właśnie wymaga czasami analizy tekstu, odnosi się do swoich wydarzeń z życia, więc im też bardziej się zagłębiłem z jego jakby życiorysem, tym więcej też rozumiałem. I to jest taki artysta, który jak już skusi cię, żebyś wsiadł z nim do tego pociągu grzebania w jego twórczości i jarania się z nim. To już tam zostajesz i po prostu ciśniesz do końca, bo mówisz okej, na początku widziałem w nim tylko śmiesznego gościa, potem śmiesznego gościa, który jak się okazuje rymuje każde słowo, potem śmiesznego gościa, który jest śmiesznym gościem, bo miał przesrane w dzieciństwie i miał strasznie trudne życie, a potem wiesz, dochodzi do tego, że on poświęcił wszystko dla tej muzy, widzisz jego drogę, widzisz jak on pisze, o czym on pisze, jakie tematy porusza, jak jest tak naprawdę dojrzałym gościem i jak z pierwszej płyty takiego ćpunka, klubowicza,
takiego faga wyszedł na ojca i na, no nie wiem, no kosmos. Kosmos i jeszcze raz kosmos. Tak, polecam. Ta jego droga faktycznie no musiała być bardzo, bardzo ciężka przy tym i też jego wszelakie uzależnienia. Do tego to początkowe odrzucenie ze strony sceny, ale też jakby stworzył się taki ogromny podział wśród ludzi, że są ludzie, którzy właśnie uwielbiają tego Eminema na narkotykach, on drugs, versus właśnie nowy Eminem i często jest właśnie taki spór, że jednak no nie, ten nowy Eminem to mi nie pasuje za bardzo, ale ten na narkotykach był spoko. No właśnie to jest coś w stylu, wiesz, wolałem Kenkego, kiedy pił, nie? No. I jakby ja to po części rozumiem, że bardziej wam się podobała artystyczna część tego, ale gwarantuję jakby każdej osobie, która tak mówi, że te osoby za nic w świecie by nie wróciły do tamtych czasów, nawet gdyby wtedy faktycznie były lepsze muzycznie. Oczywiście. Którzy są lepsze muzycznie, tekstowo, lirycznie. To jest jakby moim zdaniem już kwestia gustu, bo okej, mam sentyment do Marshall Mathers LP, mam sentyment do jego pierwszej płyty, ale still, wolę go posłuchać teraz na przykład na Music to be Murdered By, na Kamikaze, Revivalu, no whatever, nie? Pewnie. Ja mam takie podejście, że jakby też sentymentalnie podchodzę do jego dawnych tracków, ale z kolei jak spoglądam na jego nowe wyczyny, to jestem zupełnie zniszczony i zrozgotany tym, jaki progres zrobił, jeśli chodzi o techniczne składanie rymów, to... Tam jest koniec gry, no. To moje... naprawdę koniec gry. To jest topka topek, jeśli chodzi o technikę, nie? Tak. Jak najbardziej. Zgadzam się, moja mina właśnie pokazała i to wypuszczenie, wypuszczenie z siebie powietrza pokazało to tobie wszystko w zasadzie. Tak, zgadzam się. Wiesz, mówiliśmy właśnie o budowaniu siebie, poruszyliśmy pewne głębokie tematy dosyć, mówiliśmy o ludzkości, mówiliśmy o twoich inspiracjach, o zakorzenionym w DNA składaniu wielokrotnych rymów i tym, że mimo wszystko uważam, że nie potrafisz bez nich żyć, ale teraz padnie takie dosyć banalne pytanie, bo spoglądam na twoją czapkę FG, Flora Gang, Gang Flora, ale jak mogłeś w ogóle taką, jako osoba, która ma problemy z literą R, jak mogłeś sobie taką ksywkę wybrać, ale to nie jest moim pytaniem. Moje pytanie jest takie, ile osób już oficjalnie ma tatuaże twojego gangu, bo wiem, że są osoby, które mają ten tatuaż i ty też go masz chyba na klacie, tak? Tak. Tak, ja go mam tutaj, jak takich osób, czekaj, wydaje mi się, że to jest około 15-20 osób już, które mają wydzierane FG albo coś związane właśnie z tym movementem, czy bezpośrednio ze mną. I mi to po prostu rozsadza łeb, jak sobie uświadamiam, że po świecie chodzi 15 czy 20 osób z moim logo i jakby podpisujących się tak naprawdę krwią pod tym, co robię. No kosmos, nie? No to musi być coś, jeżeli widzisz, że ktoś zrobił to po to, żeby mieć to na całe życie później, więc to musi być niesamowite. I chciałem właśnie spytać, jakby skąd zrodził się konkretnie ten pomysł na ten movement, czy chodziło o coś takiego, że chciałeś być jak Wu-Tang Clan i nagle poszerzać swoją familię, tylko że Wu-Tang to tak już w pewnym momencie zrobił to w taki typowo biznesowy sposób, że teraz nie wiem, czy wiesz, ale możesz sobie wejść na stronę Wu-Tangu i zostać oficjalnym członkiem, jeżeli tam pewną donację rzucisz groszem, no to oficjalnie możesz być kolejnym ODB prosto z Polski albo prosto z Szanghaju, ale jakby... No. Jak to się u ciebie zrodziło? Jakby pomysł, żeby mieć taki movement, swoją familię, rodzinę, bo to jest jakby też troszeczkę coś innego niż Brain Dead Familia. No i... tak, jest jakby zupełnie inne moim zdaniem i najśmieszniejsze jest to, że ja nigdy jakby tego nie rozkminiałem. To po prostu przyszło naturalnie ze mną, że czułem, że teraz nie chcę robić sobie jakiegoś mesjasza czy wieszcza, ale jakby zawsze chciałem ciągnąć ze sobą ludzi i dawać im to dobre, jakby to dobre samopoczucie, nie wiem, dobry vibe,
że wiesz, zarażać ich do czegoś, że wiesz, czujesz to akceptowane, masz mnie. W sensie nie bezpośrednio, bo teraz wiesz, nie chcę, żeby to też wyglądało tak, że ja będę zawsze dostępny dla wszystkich, bo niestety nie jestem, nie mam na to nawet czasu, jakbym chciał. Pewnie, pewnie. Ale wiesz, same takie rzeczy, że staram się odpisywać chociażby na każdą wiadomość, staram się, założyłem Discorda, gdzie sobie wiesz, wpadam co jakiś czas, co dwa dni, co wieczór, pogadać sobie tam z ludźmi, którzy wiesz, padli tam, popoznawali nowych ludzi, ponawiązywali nowe znajomości i jakby to jest przez system jakieś wartości, które ja wyznaję, które wyznają moi najbliżsi, buduje się z tego świetny movement, za którym chcą iść ludzie, bo bez teraz bragowania widzą osobę charyzmatyczną, która ma ze sobą osoby charyzmatyczne, które wzajemnie mają ze sobą chemię, tworzą ekipę, która się wspiera bez względu na wszystko. I to jakby przyciąga tych ludzi do siebie. I ja ich witam z otwartymi ramionami, bo ja to kumam. I ja zawsze też miałem taką jakby potrzebę przynależności do czegoś. I jakby teraz patrząc na te niemieckie sceny, tam każdy ma swoje ekipy. I ja jestem tym turbo zajarany. No jakby to jest bardzo, bardzo ważny element i mojego życia, i mojego właśnie życia artystycznego, żeby ta ekipa była i żeby to się budowało i żeby to był właśnie movement, a nie tylko grupa fanów czy odbiorców, nie? I rozumiem, że nie ma jakby limitów wiekowego, także każdy może dołączyć, nawet jeżeli to by byli twoi nauczyciele, twoja pani dyrektor, która chciałaby dołączyć do FG, to nie ma żadnego problemu. Zapraszam, wiesz, ja powiedziałem kiedyś, że tak naprawdę jeżeli czujesz, że jesteś FG, i czujesz, że tu przynależysz, to jesteś FG. Tu nie ma żadnego testu, sprawdzianu czy czegoś. Po prostu chcesz to reprezentować, to będziesz to reprezentował i będziesz trzymał się tych zasad, które nawet nie są pisane i po prostu będziesz podążał za tymi wartościami, które się tu ściągnęły i to jest jakby wszystko, na czym mi zależy i jeśli chodzi o właśnie o movement, to jest wszystko, co trzeba spełniać, żeby być tym członkiem FG. Ja nie chcę, żeby to była jakaś elitarna grupa, do której wiesz, nie masz dostępu, bo nie wiem, bo nie namelążowałeś się w życiu za dużo, czy bo nie wiem, bo nie masz 18 lat, no ziom. Nie. Czyli to nie jest tak jak taki klub golfowy, gdzie tam musisz posiadać pewną mamonę Rolls Royce'a, właśnie musisz myć włosy Hennessy, na łapie mieć Rolexa i dopiero wtedy możesz dołączyć do FG. To tak nie działa. Nie, to tak absolutnie nie działa. Tu mamy i osoby, które właśnie myją głowę Hennessy, jeżdżą Rolls-Royce'ami i mamy osoby, które są ubrane w glany, biegają z irokezem i nie obchodzi ich, gdzie będą jutro spać. Nie? Fenomenalna sprawa. Nawołujemy w takim razie, albo przynajmniej ja to z mojej strony nawołuję, że dołączcie ludzie do tego movementu, nie trzeba nic płacić, to nie jest właśnie Wu-Tang Clan. Nie dostaniecie z kolei dyplomu, tak? Bo rozumiem, że nie dajesz dyplomów ludziom, ale z kolei, jeżeli już faktycznie ktoś sobie wytatuuje coś niekoniecznie na klacie, to może być członkiem. I bez tego to tam też. Nawet nie musisz mieć tatuażu. Naprawdę, jest najważniejsze. To jest dla mnie miłe tu w serduszku, ale to nie świadczy o żadnym członkostwie, ani o niczym. Tak samo podkreślam, nie jest to żadna gangsterka czy próba zabawy w gang, że bo my zawsze chcieliśmy być niegrzeczni, mieć swój gang. Absolutnie nie. Gang to jest jakby... No, tłumaczyłem to już w numerach, nie, że bo tu chodzi o lojalność i chodzi o jakieś pewne rzeczy, które się trzymam. Czyli nie będziesz nowym Mansonem i nie będziesz nawoływać do zabijania rodzin i nie. Nie będę prowadził sekty, to nie jest dla mnie, to jest za bardzo odklejone. To bardzo mnie to cieszy, bo inaczej nie wypuścilibyśmy tego wywiadu na naszym portalu Blender Rap, bo tak, gremialnie byśmy stwierdzili, że nie będziemy takich informacji tutaj propagować. Słuchaj, cięcie wędzidełka, chodzenie do logopedy, dbanie o literę R, z którą pan Marcin Flint ma ogromne problemy, pokazuje to, że jednak można. Można, tylko potrzebna jest wola i zaparcie. Jak długo tobie to zajęło, żeby właśnie osiągnąć taki poziom? No bo teraz tego tam absolutnie nie słychać. Możliwe, że ja mam większe problemy, chyba widzisz, jak wymawiam twoją ksywkę, aniżeli ty właśnie teraz z literą R. Jak długo tobie to zajęło, żeby pójść do takiego poziomu?
Albo jak ciąłeś właśnie tą wędzidełko i czym ciąłeś, żeby było ok? Do tego nie chcę wracać. Ale jakby jeśli chodzi o sam fakt nauczenia się tego R, to tak, do psychologa, do logopedy, dobrze mówię? Tak, do logopedy, tak. Dobrze, logopeda, nie wiem czemu nagle mi się wkrętka jakaś wrzuciła, że powiedziałem, że wszystko jest okej, wszystko jest okej. Do logopedy. A mogłem powiedzieć psychologa i byłby błąd uwieczniony tutaj. Później memy by powstawały. Byś miał clickbait od razu, nie? Właśnie. Pomylił. 4 czy 5 miesięcy uczęszczałem właśnie na takie zajęcia tam. Potem jakby to odpuściłem, bo nie czułem żadnego progresu. I tak naprawdę od kiedy próbowałem zaczynać rapować po polsku i zrobiłem też coś takiego, że na lekcjach jak byłem wywoływany, żeby coś czytać, czy to na polskim, czy na biologii, bo tam nauczyciele nas wywoływali, żeby czytać coś na głos, to starałem się za wszelką cenę akcentować R, pomimo tego, że brzmiało to strasznie nienaturalnie i nie brzmiało to, wiesz, zupełnie ani dobrze, ani nic, ale stwierdziłem, że tak muszę się do tego przekonywać i wydaje mi się, że po roku, może półtora, wszedłem na ten etap, kiedy potrafiłem powiedzieć R, a w tym momencie jakby już nawet nie myślę o tym, kiedy mówię R poprawnie, kiedy mówię R niepoprawnie. Nie? Czyli można, jeżeli chcecie poprawnie wymawiać literkę R, to dołączcie do gangu FG. Tam dostaniecie odpowiednie wytyczne, co macie robić, tylko pamiętajcie, że cięcie swojego wędzidełka nie jest dobrym pomysłem. Nie jest dobrym pomysłem. Chyba że akurat będziecie mieli jakiś żel antybakteryjny, który teraz jest wszędzie przy sobie i będziecie sobie lali to miejsce. Nie, to. Tego nie polecam nikomu, odradzam i nie róbmy tego, nie tnijcie się nigdzie i nie odcinajcie sobie nic. Właśnie. Są lekarze, którzy operują i przeprowadzają ten zabieg profesjonalnie, bezpiecznie. Zabieg może być nawet, w sensie on jest darmowy, można sobie go wykonać, jeśli ma się skierowanie. Zajmuje 5 minut i lepsze to niż w domu przecinać sobie język. Właśnie, czyli children don't do drugs, no cuts. I jak robicie tatuaże, no to też świadomie, psychodeliki też raczej nie, więc tutaj cały czas... Raczej nie. Zapobiegawczo podchodzimy do tematu. Powiedz, bo powiedziałeś właśnie, że kończysz już robić nowy materiał, już zbliżasz się właśnie do tego finału. Będzie, mam nadzieję, to happy endem dla ciebie i że faktycznie zarobisz na tego Rolexa. Też tutaj pamiętam, że na Maserati, prawda? Też chciałbyś sobie zarobić. Tak. Życzę tobie, żebyś kupił sobie to Maserati w przyszłości. A to nie dla mnie, wiesz? To nie dla mnie. Nie dla ciebie, a to dla kobiet. To nie które, dla mnie, to dla kobiet, kolegi. Aha, to dla kolegi, widzisz. Ja myślałem, dla kolegi, obiecałem, że dla kobiet. Kiedyś mu kupię Maserati na jego urodziny. Aha, no to pozdrawiamy serdecznie kolegę, jeżeli możemy go wymienić z imienia, to już... To... Pozdro Martę. No, pozdrawiamy cię, ziomeczku. Widzisz, tutaj już teraz to jest zapieczętowane, nie ma drogi odwrotu, Maserati będzie niebawem u ciebie pod chatą, kluczyki zostaną rzucone w takim slow-mo i będziesz miał spoko samochód. Ale poza tym, tak jak... Jest. Jakie są plany twoje dalsze? Bo okej, album, co dalej? Nie chcę jakby nawiązywać do tematu właśnie jakby poniekąd odejścia z Branded Family i w ogóle nie, ale chodzi mi o to, co ty chcesz teraz dokładnie robić poza oczywiście wypuszczeniem nowego albumu. Co dalej jeszcze? Co masz plan? Jeżeli możesz uchylić jakiś rąbek tajemnicy, to... Tak, to mogę, jak najbardziej, bo to są jakby moje plany i moje plany wyglądają następująco, że no wiadomo, marzeniem to jest utrzymywać się z tego rapu, utrzymać się na dobrym poziomie i potem stać się jednym z tych bogatszych, że tak powiem, raperów, lepiej żyjących. Ale jakby co za tym idzie, mi się zawsze marzyła moja wytwórnia. Zawsze mi się marzyło też moje studio i to są jakby rzeczy, w które ja chcę zmierzać, żeby Floral Gang stało się labelem, który wydaje graczy i daje szansę, tak jak ja dostałem szansę od Słonia, żeby komuś dać podobną szansę, zapewnić mu odpowiedni backup, mieć, wiesz, swoich ludzi od klipu, swoich ludzi od grafiki, swoich ludzi od studia, swojego producenta, że wiesz,
nie bierzesz typa i nie mówisz, dobra, to ty sobie zrób, gdzie chcesz rzeczy, ja ci za to zapłacę, pomimo tego, że to jest tak naprawdę jeden z lepszych sposobów, tylko na przykład, wiesz, jeśli chcesz, to my oferujemy ci studio, oferujemy ci producenta, zamykaj się w tym studio na tydzień i dawaj sobie z materiałem, jak chcesz, nie? Czyli taki pakiet full service. Tak, tak, ale to są, wiesz, bardzo odległe plany. Na pewno zaczniemy raczej od labelu, ale to jeszcze nie teraz, bo teraz jakby trzeba, ja muszę skupić się bądź co bądź, nieważne jak egoistycznie to brzmi, muszę się skupić na sobie, bo ja nie jestem jakby osobą, która jest długo już na tej scenie, nie? Ja jestem jakby dalej w tendencji rosnącej, zdobywającej swoją pozycję. Tak naprawdę wydałem jedną płytę na legalu, nie? I bądź co bądź jestem niecałe, nie wiem, rok i parę miesięcy w branży, nie? Więc jakby zmierzamy do totalnego samodzielnego działania, do labelu. Tak jak teraz jest już samodzielne działanie, tak samo tego się trzymamy. Chcę się rozwijać w swoją stronę, chcę budować swoją społeczność, swój movement. Chcę za tym ciągnąć ludzi, grać koncerty i zrobić rzeczy, jakich jeszcze Polska nie widziała, ale może jestem tylko głupim, naiwnym 18-latkiem. Trzeba, wiesz, mierzyć wysoko, sky's the limit i lepiej właśnie jakby wybrać ten tor myślenia, aniżeli myślę, że no, będę powolutku sobie wszystko ciłać, nie mieć jakichś planów. A masz plany, trzymaj się tego i życzę tobie jak najlepiej, żeby właśnie to wszystko się spełniło. Tylko jak już się spełni, to pamiętaj o człowieku z Szanghaju, który też chciałby mieć Maserati, więc... Trudno mi będzie zapomnieć o człowieku z Szanghaju, który jest... To brzmi jak w ogóle przepiękna opowieść, jakby Murakami mógł to napisać. O mógł człowieku z Szanghaju, który chciał mieć Maserati. Który chciał mieć Maserati, dokładnie tak. Mam nadzieję, że widzisz, musi powstać taka książka, albo masz już nowy tytuł swojego nowego kawałka na przykład. No myślę, że na tytuł płyty to troszeczkę za długie. Troszkę za długie. Ale wiesz, można to jakoś... Bądźcie. Tak, w modzie. Modne są długie tytuły teraz, więc można. Wiesz co, ostatnie słowa już tylko dla nowych kotów w grze, którzy chcą właśnie być może w przyszłości, będą chcieli dołączyć do twojego labelu, albo będą chcieli dołączyć do innego labelu. Co chciałbyś im przekazać? Znowu to jest dosyć banalne, ale jakie masz wskazówki dla nich? Bo to by się udało, brniesz teraz do przodu i pewnie będzie ciężko ciebie zatrzymać, ale jakie masz wskazówki dla nich poza niecięciem swojego wędzidełka? Wiesz co, dostaję często takie pytania na DM-ie na Instagramie i jakby ciężko tu jest nawet zindywidualizować taką radę. Dla mnie jakby podstawą jest ciężka praca, systematyczność. Może brzmi to wszystko banalnie, ale ciężka praca, systematyczność, wiara w siebie przede wszystkim, uczenie się na błędach i otaczanie się dobrymi ludźmi. No tak, to są pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy, że nie wolno bać się brać lekcji od innych, ale też nie można pozwolić innym narzucać swoich wizji. Jeżeli chcesz robić sobie alternatywny rap ze śpiewaniem, rób sobie taki rap. Pewnie znajdziesz swoich odbiorców, rynek jest na tyle duży. Jak nie, no to może trzeba coś będzie zmienić. Posłuchaj rady kolegi, który ci mówi, ej ziom, ty nie powinieneś śpiewać. I wtedy albo jakby patrzysz na inne opinie, słuchasz sobie tego i albo idziesz na lekcję śpiewu, bo chcesz to robić, albo odpuszczasz, bo stwierdzasz, że możesz być lepszy w czymś innym. Trzeba znaleźć jakby, moim zdaniem, ja się też nie czuję jakimś guru albo osobą, która powinna uczyć takich rzeczy, bo tak jak mówię, sam jestem tu niecałe półtora roku. Ale jakby znalezienie swojego stylu, trzymanie się siebie, czyli trzymanie się tego, co czujesz, że chciałeś zrobić numer na dubstepie, a potem czujesz, że chcesz robić love song, to se to gościu zrób, bo to jesteś ty w 100% i ludzie najbardziej kupują właśnie coś takiego. No i systematyka raz jeszcze i niepoddawanie się i przede wszystkim brak narcyzmu i egoizmu i nauczenie się jakby trzymania troszkę głowy nisko, że nie każdy numer, który nagrywasz, będzie hitem, nie? Że, bo to też jest takie błędne myślenie, że ktoś wchodzi do studia, nagrywa fajny numer i myśli, a to będzie hit na pewno, nie? Puszcza numer, robi 10 tysięcy wyświetleń i gość jest załamany i nie chce dalej robić, bo myśli, że nie wskoczy na wyższy level.
Absolutnie nie. I też tak jak mówiłem właśnie a propos narcyzmu i tego zakochania się w sobie, bo egoizm czasami nawet wychodzi na dobre w tym rapie. No właśnie chciałem powiedzieć, że z tym narcyzmem różnie bywa, także tak, czasami tak, to może... Bo jakby może egoizm czasami niestety wychodzi tu na dobre i bądź co bądź, to jest nawet wszyscy psychologowie mówią, że najpierw trzeba patrzeć na swoje szczęście, żeby potem móc uszczęśliwiać innych. I tu niestety trzeba też najpierw patrzeć na swoje interesy, na jakby swoje rzeczy, żeby potem móc jakby z tym się dzielić i coś z tego więcej wyciągać, ale moim zdaniem narcyzm i przekonanie o swojej świetności będzie tu zgubne, bo gość jakby nie będzie w stanie progresować, bo przecież on już jest najlepszy na świecie, więc co on musi zmieniać, nie? Czyli jednak samo zaparcie i jednak udoskonalanie samego siebie i właśnie budowanie samego siebie. Dokładnie. Systematyka, dobrzy ludzie dookoła. Stay humble. Tyle. Właśnie. I będzie dobrze. I trzymamy się właśnie tej pozytywnej wiadomości. Chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować za czas, który mi tutaj poświęciłeś. Wielka piona dla Ciebie leci właśnie prosto z Szanghaju. Dziękuję. Bardzo, bardzo mi było miło sobie z Tobą pogaworzyć. No i trzymam kciuki za dalszy sukces i za sukces Twojego nowego projektu. No i mi również było bardzo miło, bardzo fajnie przeprowadzone, bardzo sympatyczne, fajny vibik, super pytanka. Dzięki, naprawdę miło. Bardzo mi miło również i bardzo dziękuję. Chylę czółko. I... Ja też. Pamiętajcie, stay humble, więc chylimy czółka. Tak jest. Trzymaj się, stary. Trzymaj się. Niechaj moc będzie z tobą w takim razie. Tak jest. May the force be with you. May the force be with you. Trzymaj się. Pozdrawiam cię. Hej, hej.